dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będzie sport, a naszym gościem jest Edward Szewczak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Muszę dodać, że reprezentuje Pan Akademicki Związek Sportowy na uczelni, a wkrótce Wałbrzych czeka naprawdę doniosłe wydarzenie organizowane właśnie przez Was. Co to będzie? Tak, po raz pierwszy w historii naszego miasta odbędą się u nas zawody, turniej, finał Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce męskiej. Impreza naprawdę na skalę ogólnopolską. I co się będzie działo w trakcie tego turnieju? Przez 3 dni, czyli od piątku do niedzieli, w szranki staną najlepsze teamy koszykarskie z polskich uczelni wyższych. Począwszy od takich wielkich uczelni jak Akademia Górniczo-Hutnicza, przez odrobinę mniejsze jak uczelnie opolskie, skończywszy na takich skromnych czy małych uczelniach jak nasza. W piątek mecze eliminacyjne, w sobotę kończymy eliminację, zaczynamy już takie mecze ćwierćfinałowe i w niedzielę finały. Gdzie to wszystko się będzie działo? Całość zawodów odbędzie się na 2 wałbrzyskich obiektach, na tym najważniejszym, największym, czyli hala Aquas Zdrój na Ratuszowej, i drugi obiekt jest to hala zespołu szkół nr 4 na Piaskowej Górze. A czemu właśnie w Wałbrzychu odbywa się finał tych mistrzostw? Jak to się stało, że właśnie Wasza uczelnia organizuje ten turniej i odbywa się on w Wałbrzychu? Zasady doboru miejsc, gdzie będą odbywać się turnieje finałowe i półfinałowe, mają coś wspólnego, można powiedzieć, z olimpiadami czy z mistrzostwami świata. Za każdym razem dana uczelnia, która chce organizować dane zawody, musi złożyć swoją aplikację. Musi napisać, dlaczego chce zorganizować. I udowodnić, tak, że jest. Potrafi, że umie, że ma tak możliwości. Jest. My w zeszłym roku organizowaliśmy 2 imprezy o charakterze regionalnym, czyli półfinał w koszykówkę i półfinał w tenisie stołowym, które wypadły tak dobrze, zyskały tak dobre oceny centrali Związku Akademickiego Związku Sportowego, że w tym roku zdecydowano się dać nam imprezę finałową, która jest już bardzo, bardzo prestiżową imprezą. A co się tak podobało? Co mamy dobrego? Tutaj jakby nie ma co ukrywać, że tak, może powinienem od tego rozpocząć, że ta impreza jest wspólnie organizowana z Aquazdrojem. Tak? Hala, obiekt Aquazdrój, hotel, basen przede wszystkim robi tak gigantyczne wrażenie na przyjezdnych, że no i spełnia wszystkie normy światowe dzisiaj tak naprawdę dla nas. Jest to świetne miejsce do organizacji tego typu imprez, wszystko na miejscu, i to głównie decyduje o tym, że takie imprezy dostajemy. Ale również organizacja, tak? Czyli cały sztab ludzi, który na co dzień pracuje w PWSZ-cie od kilku dobrych tygodni, żeby ta impreza wypadła świetnie, podobnie jak zeszłoroczne półfinały. A jaka jest ranga tej imprezy? Jakie są nagrody? Co zyskuje drużyna, która taki turniej wygrywa? No przede wszystkim zyskuje tytuł Akademickiego Mistrza Polski w koszykówce. Tak? Czyli to jest największy, największy w Polsce. Pierwszy krok do dużej kariery. Wie Pani, powiem Pani tak, że w tych teamach uczelnianych, w tych zespołach uczelnianych, to dzisiaj są już zawodnicy tak naprawdę często ekstraklasowi, a na pewno pierwszoligowi i drugoligowi. To są zespoły, które w jakiś sposób wspierają lokalne kluby. No, mamy przykład Akademii Górniczo-Hutniczej, która tutaj przyjedzie, a przed chwilą grała o wejście do pierwszej ligi, praktycznie tym samym składem. Mamy zespół Koźmińskiego, 5-krotnego mistrza Polski akademickiego, który opiera się na zawodnikach pierwszoligowej Legii Warszawa, która gra w tej chwili o 3. miejsce w pierwszej lidze koszykarskiej. Także w większości przypadków są to profesjonalni koszykarze, dlatego poziom tej imprezy będzie naprawdę wysoki. Będzie widowiskowo? Będzie widowiskowo, będzie bardzo atrakcyjnie dla oka, będzie też będzie możliwość tak naprawdę obcowania z koszykówką w takim polskim wymiarze na wysokim poziomie. Nie ekstraklasowym, bo tak naprawdę ekstraklasowi gracze mają problemy, jakby ich obciążenia treningowe nie pozwalają na udział w takich imprezach. Ale pierwsza liga, młodzież, świetna zresztą, koszykarska, będzie w Wałbrzychu przez te 3 dni i będzie można przyjść ją obejrzeć w akcji. Bo to już jest też materiał do kadry. Jak najbardziej. No to tak naprawdę jak się patrzy na zawodników, którzy prawdopodobnie przyjadą, jak nie wiem, Mateusz Birwagen, kiedyś znany wałbrzyski koszykarz, teraz gracz Legii Warszawa, to jest gracz, który się ocierał o kadrę juniorską. Czy nasz student Piotr Niedźwiecki, który przypomnę kilka lat temu był wicemistrzem świata w kadrze U17. Także to są nazwiska już znane w koszykówce, to są nazwiska, które rokują na przyszłości i warto je zobaczyć. Sport jest bardzo ważnym elementem, tak widzę, obserwując Państwową Wyższą Szkołę Zawodową. To jest bardzo ważny element w Waszym kształceniu, w spędzaniu wolnego czasu. Jakie jeszcze macie sukcesy, jeśli chodzi o PWSZ i sport? Tak, tak naprawdę Akademicki Związek Sportowy w PWSZ funkcjonuje od początku istnienia uczelni, czyli
15 lat działamy bardzo, bardzo mocno, żeby ci studenci mieli co robić na naszej uczelni, żeby mogli się wykazywać. No w tym roku nasze największe sukcesy to gry zespołowe, tak? Jesteśmy jako uczelnia, jako AZS prowadzimy klub piłkarski AZS PWSZ dziewczyn w pierwszej lidze. Jesteśmy liderem tabeli pierwszej ligi. Gramy o awans, zostały 4 kolejki. Już dzisiaj serdecznie zapraszam w niedzielę na Ratuszową o godzinie 15 na mecz. Także możliwe, że będziemy mieli jedyną ekstraklasę w Wałbrzychu, jeżeli chodzi o sporty zespołowe. Ale to również wsparcie zespołu, czy prowadzenie, współprowadzenie zespołu siatkarskiego. No, trzeba powiedzieć, że w zespole Wiktorii PWSZ, która w tej chwili gra o złoty medal pierwszej ligi siatkarskiej, no 70% to są nasi studenci. Tak? Uczelnia bardzo, bardzo, bardzo wspiera. Bardzo wspiera ten zespół i czuje się za niego odpowiedzialna. I to też jest gigantyczny sukces. Sukces w sportach indywidualnych, żeby tu nie mówić, w zeszłym roku Beata Dąbal, trzecia w Polsce, brązowy medal akademickich mistrzostw Polski w pchnięciu kulą. Także sporty indywidualne też wspieramy. Jeżeli student ma ochotę, jeżeli ma ochotę się wykazywać, jeżeli ma ochotę trenować, pomagamy, wspieramy go zarówno finansowo, stypendiami, jak i organizacyjnie. Tak? Czyli jesteśmy w stanie zapewnić wyjazd na takie mistrzostwa, opłacamy hotele i tak dalej, i tak dalej. A jak wyłapujecie te talenty? Oj, to jest ciężka praca AZS-u tak naprawdę. Mhm. Studenci się sami zgłaszają, bardzo ich musicie zachęcać, czy przychodzą sami, pytają, co można robić, jak to jest? Nie, tak naprawdę już w tej chwili AZS osiągnął taki jakby poziom istnienia na uczelni, że za bardzo się reklamować nie musimy. Tak? Znaczy, są spotkania oczywiście z każdym pierwszym rocznikiem w październiku, ale tak naprawdę gdzieś tam sukces rodzi sukces. Czyli jeżeli ja wiem, że mój kolega gdzieś wcześniej coś robił, to przychodzę do AZS-u, pytam się, zapisuję się do AZS-u, płacę składkę członkowską, gram, czy biorę udział w zawodach. Gdzieś to jest już na tyle rozwinięte, że jakby promuje się samo. A jeszcze wracając do tej drużyny piłki nożnej, kobiecej, tak. Kto wpadł na pomysł, żeby taką właśnie drużynę zorganizował? Czy to uczestniczki, zawodniczki same się tak skrzyknęły, czy była propozycja? Jak to się to stało, że taki ciekawy zespół ewaluował powstał? Kilka lat. My na początku wspieraliśmy, bo nasza drużyna wywodzi się bezpośrednio z Boguszowa. To był wcześniej zespół Szczyt Boguszów. Jakby gdzieś na początku wspieraliśmy tylko i wyłącznie ten zespół jako sponsor, jako patronat. Gdzieś z czasem, kiedy te dziewczyny zaczęły dorastać i przychodzić do nas na studia, tych osób było tam się sporo, zapadła decyzja oczywiście wśród władz uczelni, że uczelnia może mieć swój klub sportowy, jakby wziąć na swoje barki, przejąć wszystko to, co istnieje w klubie, czyli jakby łącznie z planem na awans do najwyższej klasy rozgrywek i myślę, że z czasem planem na Mistrza Polski. A będzie można w najbliższym czasie zobaczyć panie w jakichś rozgrywkach w Wałbrzychu? Tak. Jest jakiś mecz zaplanowany? Tak, w najbliższą niedzielę, godzinie 15 na Ratuszowej serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny. Nasze panie będą grały mecz ligowy. A z kim? Ojej, nie pamiętam teraz. Ale będzie to mecz o jakiś towarzyski, czy Nie, to jest normalnie liga, jesteśmy liderem pierwszej ligi, walczymy o awans do ekstraklasy, zostały 4 kolejki. Mają dziewczyny szansę? No, nie zapraszając. Zawsze szansa jest. Ale nie zapraszając, tak, robimy wszystko, żeby ten awans był i żebyśmy mieli ekstraklasę. Wracając jeszcze do akademickich mistrzostw Polski w koszykówce, które rozpoczną się w piątek. Proszę powiedzieć, jak to będzie godzinowo wyglądało, kiedy to się zacznie, o której godzinie, gdzie trzeba przyjść, żeby można było te mecze oglądać. Czy będą jakieś bilety w sprzedaży, czy będzie wstęp wolny? Nie. Tutaj wstęp jest bezpłatny, hale są oczywiście otwarte dla publiczności tak naprawdę cały dzień, bo pierwsze mecze startują o godzinie 9 rano w piątek, kończą się o 19 i podobnie w sobotę. Czyli cały dzień można oglądać cały dobrą dzień, koszykówkę? Niezależnie o której się wejdzie na obojętny stron hal, można zobaczyć jakiś mecz. Najlepiej zerknąć na oficjalną stronę tych mistrzostw, czyli www.amp.pwz.pl lub na konto na Facebooku. Tam jakby na bieżąco są harmonogramy wpisywane i można zobaczyć konkretne drużyny, gdzie grają, o której godzinie i przyjść kibicom. No przede wszystkim kibicować drużynie PWSZ, która opiera się w dużej mierze na zawodnikach Górnika Wałbrzych. I która wygra te mistrzostwa? Która bardzo by chciała wygrać, no, która tak naprawdę... Każdy by chciał. Ale my mamy ma szansę? Jakby konsekwentnie zmierzamy jednak do tego, żeby... Jednak tu są dosyć spore tuzy, prawda? Gdzieś te miejsca zdobywamy. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tych mistrzostwach w 2010 roku. Na 16 drużyn zajęliśmy 15 miejsce. Rok później byliśmy na 7 miejscu. Rok później Czyli byliśmy na 5 jest. Miejscu. W 2013 roku był brązowy medal.
akademickich mistrzostw Polski. W zeszłym roku troszeczkę nam się jakby nie poszczęściło, bo czwarte miejsce, więc czas na złoto czas w tym na pierwsze. Roku. No, jest szansa, trzymajmy kciuki, kibicujmy. Drużynę mamy bardzo dobrą. Trenera mamy doświadczonego, Arek Chlebda, znany w sporej grupie Wałbrzyszan. Mhm. Kapitanem naszej drużyny jest nasz pracownik, nauczyciel WF-u na uczelni, czyli Rafał Glapiński. No, liczymy na sukces, wspieramy też, ich. Dobry zawodnik. On bardzo dobry zawodnik, z doświadczeniem ekstraklasowym. Ekstraklasa, tak. Jest mózgiem naszej drużyny i liczymy, że pociągnie nas do medalu. Czyli wszystko wskazuje na to, że zwycięstwo jest w zasięgu. Jest w zasięgu. Będzie trudno, ale jest w zasięgu. Drużyny, to trzeba się tylko trochę postarać. Czyli no. Wałbrzyszanie, trzymajmy kciuki, a najlepiej idźmy na mecze koszykarskie, które rozpoczną się już w piątek o godzinie 9:00, potrwają do niedzieli, wstęp bezpłatny, a mówił nam o tym wszystkim pan Edward Szewczak z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i bardzo panu za rozmowę dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.